sobotę 1 lipca. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania słów Pisma Świętego, które przygotował nam dziś przewodnik z Biblią na co dzień. I tak, hasło miesiąca to słowa z Ewangelii według Świętego Mateusza, gdzie w 5 rozdziale, w 44 i 45 wierszu tak czytamy. Jezus Chrystus mówi: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Zaś słowa na dziś, na sobotę 1 lipca, czytam w księdze proroka Jeremiasza i u ewangelisty Mateusza, tym razem u Jeremiasza z 11 rozdziału, z 20 wiersza. Panie zastępów, Tobie powierzyłem moją sprawę. Zaś u ewangelisty Mateusza, 6 rozdział, 10 wiersz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I muszę Wam, drodzy, powiedzieć, że te słowa o powierzaniu swojej sprawy Bogu, o to, by wola Boża działa się w niebie i na ziemi, sprawiały mi nie jeden raz całkiem spory problem. No, przyznaję się, nieraz w podejmowaniu swoich decyzji nie wiem, czy koniecznie słuchałem się tego, co chce Bóg do mnie powiedzieć, ale muszę powiedzieć, że w zrozumieniu tych słów pomógł mi zupełnie inny fragment biblijny, tym razem z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, w którym Paweł mówi o tym i zachęca nas, by modlić się za królów, za przełożonych. Ale Paweł tam mówi nieco dalej o tym, że Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i wszyscy mogli być zbawieni. I to jest przecież wola Boża. Wola Boża dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas, dla wszystkich ludzi, by wszyscy doszli do poznania prawdy, by wszyscy mogli być zbawieni. Dlatego też myślę, że warto powierzać swoje sprawy Bogu, również te ziemskie, również te proste, powierzać, ale nie oczekując tego, że Bóg w każdej z tych spraw powie nam, masz zrobić to, masz zrobić tamto, masz pójść w prawo, czy pójść w lewo, ale powierzać te sprawy i szukać Bożej mądrości w podejmowaniu decyzji przez siebie. Dlatego, że Bóg nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze życie. Bóg nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w naszym życiu, za planowanie, za decyzje, za słowa. Ale ważne, byśmy decyzje, plany i słowa potrafili podejmować i mówić, opierając się na Bożej mądrości, tej mądrości, którą daje nam Boże Słowo. Bo wierzę, że jeśli będziemy szukać, czerpać z Bożego Słowa, to będziemy podejmować mądre decyzje. Takie, które pozwala nam dobrze przeżyć ten czas, tutaj na tej ziemi, w Bożym pokoju, pod Bożą opieką, w pewności tego, że wypełnia się wola Boża, tu na ziemi, kierując nas ku niebu, wypełnia się wola Boża, a my wzrastamy w mądrości, w poznaniu, a przede wszystkim w pewności tego, że zmierzamy ku zbawieniu. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego miesiąca. Zostańcie z Bogiem.